Dzień dobry, witamy na kolejnej edycji Akademii Dewelopera. Jest to odcinek poświęcony sprzedaży. Wcześniejsze odcinki również były poświęcone sprzedaży, a teraz postanowiliśmy przyjrzeć się wąskiemu wycinkowi i procesowi obsługi klienta. Będziemy rozmawiać o badaniu tajemniczego klienta. Dzisiaj w Akademii webinar poprowadzą Radosław Bieliński oraz Jerzy Michalski, doradca zarządu rynekpierwotny.pl i ja zajmuję się marketingiem B2B. Akademia Dewelopera to projekt, który powstał niecałe 2 lata temu, już dziś skupia 2,5 tysiąca słuchaczy. Jest to druga edycja Akademii, od września będziemy realizować 3. edycję, mamy na nią pomysły, w nieco rozszerzonej formule. Jurku, podczas ostatnich 4 webinarów dzieliliśmy się z członkami Akademii wiedzą o sprzedaży. Był Marcin Renduda, byli też trenerzy z Sandlera. Wiem, że często rozmawiasz z deweloperami na temat jakości leadów, kaloryczności leadów, obsługi naszego portalu. Co oni mówią na temat swoich procesów? Co wynika w ogóle z tych rozmów? Bardzo ciekawe pytanie. Ja cofnę się kawałeczek i powiem, bo wiesz jak jest, sprzedajemy leady i zawsze po stronie naszych klientów jest taka tendencja, nie mam pretensji o to, rozumiem takie podejście, ale zawsze tendencja jest w kierunku takim, że to leady są niekaloryczne. Tak? Znaczy to jakby jesteśmy chłopcem do bicia i naszą rolą trochę jest tłumaczyć klientom, że w normalnym procesie sprzedaży portal bierze na siebie część odpowiedzialności, ale ta odpowiedzialność jest podzielona między portal a dewelopera. My zawsze mówimy, że tak naprawdę nie dostarczamy leadów, my dostarczamy sygnały zakupowe. A przez sygnał zakupowy rozumiemy przekazanie deweloperowi informacji, że wśród naszych użytkowników jest klient, który ma realne intencje zakupowe, szuka mieszkania, które prawdopodobnie znajduje się w ofercie dewelopera, na którego ofertę zalidował. I tak naprawdę od dewelopera, od jego jakości obsługi, od samego produktu i paru innych rzeczy zależy, czy do tej transakcji dojdzie. Dlatego nazywamy to sygnałem zakupowym, a nie coraz częściej uciekamy od sformułowania lead i tłumaczymy klientom, że gdyby każdy sygnał zakupowy kończył się sprzedażą, to my byśmy nie brali od naszych klientów kilkudziesięciu złotych za przekazanie tego sygnału, tylko pewnie 2% za zawartość transakcji, jak sam rozumiesz. To tyle, jeżeli chodzi o same takie podstawy. I w trakcie tego już wieloletniego procesu, bo pamiętam czasy, kiedy rynek pierwotny nie miał w swojej ofercie rozliczenia lidowego. 5-6 lat temu rozliczaliśmy się głównie na podstawie abonamentów. Ja teraz nie będę się cofał i opowiadał, z czego wynikała konieczność przejścia na lidy. Dość powiedzieć, że dzisiaj w znacznej większości nasi klienci pracują z nami w modelu efektywnościowym, bo ten model ma konkretne plusy, chociażby takie, że wtedy, kiedy leadów jest mniej, klient płaci mniej, prawda? Więc jakby to o to chodzi. Tak, ale też powiedziałeś, że on ma pewne obwarowania, ten model leadowy, tak? Czyli troszkę ta odpowiedzialność, jakby jakość tej obsługi zależy od procesów, które dzieją się u dewelopera w sprzedaży. No, wiem tutaj z rozmów kolorowych między nami, bo pracujemy z sobą niemalże codziennie, że szefowie sprzedaży u deweloperów są przekonani wręcz, że praca ich działów, ich sprzedawców jest wręcz modelowa, a klienci obsługiwani są perfekcyjnie. No, trudno się dziwić, każdy szef będzie bronił swojego ogródka i naszą rolą nie jest udowadnianie, że jest inaczej. My staramy się, robiąc te badania tajemniczego klienta, o których, jak rozumiem, zaraz będziemy rozmawiali, staramy się pokazywać, że czasami lekki tuning powoduje dramatyczny, w dobrym tego słowa znaczeniu, wzrost efektywności pracy działu sprzedaży i to jest jakby nasza rola. Ale dlaczego w ogóle zaczęliśmy badać jakość obsługi klientów? To właśnie to, co próbowałem powiedzieć. W sytuacji, kiedy my się rozliczamy z klientem, z deweloperem w modelu efektywnościowym, gdzie każdy lead ma znaczenie, jest naturalna tendencja po stronie dewelopera, żeby pokazywać nam słabą kaloryczność leadów. I naszym jedynym mechanizmem obronnym, przy całym szacunku do tego, co mówi deweloper, bo my staramy się, żeby
wsłuchujemy się w głosy klientów, staramy się dbać o jakość. Ja zawsze powtarzam swojej ekipie, że jeśli ktoś nam mówi, że nasze leady są drogie, ja nie będę z tym polemizował, chociaż uważam, że wcale nie są najdroższe na rynku, ale jeżeli dostajemy sygnał, że są słabe jakościowo, to nam się na korytarzu zapala czerwona lampka i wszyscy, wiesz, latamy, jakbyśmy dostali jakieś ciężkie gorączki, staramy się wyjaśnić, skąd ten brak jakości wynika. I tak pojawiło się badanie Mystery Shopper. No bo jak zbadać, no właśnie, prawda? To jak deweloper pracuje z naszymi klientami. Ale Mystery Shopper, on nie tylko ma na celu weryfikację jakości pracy działu sprzedaży. On też ma na celu usprawnienie pracy działu sprzedaży. No jedno wynika z drugiego, tak. No bo jeżeli takie badanie zostanie przeprowadzone i na jakiejś próbce kilkunastu, kilkudziesięciu telefonów, maili, follow-upów, to zbiera się całkiem niezły materiał po to, żeby dalej pracować, móc pracować z deweloperem i jego działem sprzedaży nad poprawą jakości usługi. Oczywiście. Ja jakby historycznie rzecz biorąc, ja pracuję w rynku pierwotnym 7 lat i od kiedy pamiętam, myśmy cały czas dbali o to, żeby poprawiać jakość tego, co dowozimy. To jest, niewielu naszych klientów zdaje sobie sprawę, że pod tym, co widzą na stronie, czyli pod tą maską, jak ja to nazywam, tam się kryje cała technologia. Jestem absolutnie przekonany, że z punktu widzenia technologicznego to portal Rynek Pierwotny jest po prostu, nie znam lepszego narzędzia w Polsce, jeżeli chodzi o technologię. My dbamy o to, żeby algorytmy, którymi się posługujemy, dobierały oferty pod klienta. I żeby to wszystko, wiesz, z sobą grało. Ja nie chcę za bardzo Państwu opowiadać o samych szczegółach, bo pewnie to nie będzie aż tak bardzo interesujące. Ale w sytuacji, kiedy zaczęliśmy myśleć w ogóle o badaniu tajemniczego klienta i po co to robimy. Jeśli dostajemy sygnał, że coś jest nie tak, bierzemy pod uwagę, że rzeczywiście może być coś po stronie leada i chcemy to poprawić, ale musimy też brać pod uwagę to, że może być problem po stronie dewelopera. I jak to badanie w ogóle wygląda, bo to też jest ciekawe. My się zachowujemy jak potencjalny użytkownik, klient. Wysyłamy ze specjalnie spreparowanych adresów e-mail i ze specjalnie przygotowanych numerów telefonów. Wysyłamy normalne zapytania i oceniamy proces obsługi tego zapytania. To, co mogę powiedzieć tak bardzo ogólnie, pamiętam te początki, kiedy zaczynałem w rynku pierwotnym, to uwierz mi, Radku, że czas samej obsługi zapytania, czyli kontaktu, pierwszego kontaktu od momentu, kiedy użytkownik zgłosił pytanie do dewelopera, do momentu, kiedy deweloper się z nim skontaktował, to, o ile dobrze pamiętam, przekraczało 4 dni wtedy. No, nikt nie pamięta po 4 dniach, na co się zgłaszał, co chciał kupić. Ludzie nie pamiętają czasami po paru godzinach, szczerze mówiąc, co się dzieje. Więc te 4 dni w ogóle, ja zawsze mówiłem, że są tylko dwie branże tak bardzo mocno, jeśli mogę tego słowa użyć, zepsute. To jest właśnie branża deweloperska i motoryzacyjna. Tam naprawdę dzieją się te same rzeczy. Ja z kolei mam doświadczenie, bo dotychczasowa moja kariera z rynkiem mieszkaniowym opierała się o pracę u największego dewelopera w kraju. I naszego największego klienta przy okazji. Tak, i przy okazji naszego klienta. Natomiast pamiętam, że będąc obok działu sprzedaży, pracowałem w marketingu, tam Mystery Shopper był robiony cyklicznie, co jakiś czas, właśnie po to, żeby poprawiać jakość sprzedaży sprzedawców, sekcji wsparcia sprzedaży, i to przynosiło efekty. Ja wiem, że przeprowadziłeś blisko 80 badań różnych firm deweloperskich, mniejszych, większych, tak, bardzo dużych. Czasami te badania były robione na własną rękę, a czasami na zlecenie deweloperów. Powiedz, jak dużo deweloperów pracuje modelowo? Czy umiałbyś to określić jakoś procentowo? Czy te ich procesy są poukładane? Jakbyś to określił całościowo? W ilu firmach deweloperskich z tych przebadanych ten proces jest poukładany modelowo? My mamy swój wewnętrzny scoring, wobec którego, z którym pracujemy i w ten sposób oceniamy naszych partnerów. I muszę Ci powiedzieć, że przeprowadziliśmy tych badań już w tej chwili ponad 80. Dla jednych może być mało, dla innych dużo. To są badania, które trwają, więc jakby siłą rzeczy, ja uważam, że 80 badań to nie jest wcale taki zły wynik na przestrzeni ostatnich 2 lat. I Radek, około 4% firm, to jak łatwo policzymy, to są firmy, do których nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. Znaczy, możemy ich pokazać jako wzór i powiedzieć, nawet się zastanawialiśmy, czy dyplomu nie przygotować, bo tamta jakość obsługi była na takim poziomie, jaki my sobie wyobrażamy i jakiego byśmy jako klienci oczekiwali od partnera. I teraz
Co my tak w tym scoringu, co my bierzemy pod uwagę? No po pierwsze, rzeczywiście bierzemy szybkość obsługi, szybkość kontaktu. Rozumiemy, że deweloper nie zawsze może odpowiedzieć w danej godzinie, z różnych powodów. Na przykład zapytania w weekend nie są obsługiwane w weekend. Ale uważamy, że na przykład takie proste podejście, jak nawet to, że ten pierwszy mail w odpowiedzi na zapytanie klienta i na przykład poinformowanie, pana zapytanie do nas dotarło, już się nim zajmujemy, odezwiemy się jak najszybciej. Tego praktycznie nikt nie robi. Mhm. Kilka firm złapaliśmy, które mają takie podejście. Druga rzecz to co się wyłania z tego obrazu. W większości przypadków deweloperzy unikają kontaktu telefonicznego. Mhm. No właśnie, to jest zagadnienie. Tak, to jest dla nas jest to, jakbym miał pokazać jeden największy problem, jaki się dzieje w branży, to, że telefon gryzie w rączki. Tak? Że to jest... czyli można powiedzieć, że to jest największy błąd przy obsłudze, czy... Wiesz co, jak porozmawiasz z przeciętnym deweloperem, tam będzie cała masa argumentów, dlaczego nie dzwonią. Po pierwsze powiedzą ci, że nie dzwonią, bo ludzie sobie tego nie życzą. Po drugie powiedzą, że nie dzwonią, bo się nie można dzwonić. Po trzecie, że numery są złe i tak możemy te argumenty szafować. Prawda, to nie jest tak, że prawda leży po środku, prawda leży zawsze tam, gdzie leży, ale prawda jest taka, że my pokazujemy dane, z których wynika, że dodzwanialność do klientów wzrasta na przykład po godzinie 16. O 50%. Mm-hmm. I to nie jest tak, że się do nich nie można dzwonić, tylko trzeba wiedzieć, kiedy to robić. I trzeba rozumieć, że klient absolutnie ma prawo w danym momencie nie odebrać telefonu, bo coś się może mu dziać. Ma prawo odebrać i powiedzieć, że w tej chwili nie może rozmawiać. I to nie jest tak, że ci klienci nie życzą sobie tych... Trafiają się tacy, którzy sobie nie życzą, ale my to odbieramy bardziej jako taką wymówkę przeciętnego. Ja to nie chcę obrażać żadnego pracownika działu handlowego firmy deweloperskiej, bo Państwo jesteście w ogóle wspaniałymi ludźmi i robicie całą masę bardzo pożytecznej i sensownej roboty, ale nam się po prostu wydaje, że przez lata całe pracowano na mailach i uznawano, że te maile są podstawową formą kontaktu. My z kolei pokazujemy, że w sytuacji, kiedy w tych mailach co do zasady deweloperzy kopiują wszystko, co jest na stronie www, to nie ma sensu. Ale czy to nie jest tak, że to jest trochę związane z rynkiem? Jeżeli jest rynek dobry, jeżeli popyt jest bardzo duży na mieszkania, no to działy sprzedaży, wiadomo, no, nie muszą starać się o klienta, nie nadążają, więc robią to, może nie wiem, czy to będzie dobre określenie, po najniższej linii oporu i to przynosi sukces. Jeżeli wysłany mail, jeden, drugi, trzeci, piąty spowodował, że sprzedano dwa mieszkania po wysłanym mailu, no to po co w takim razie dzwonić? To jest pytanie, wiesz, o to, na co w ogóle się nastawiamy, bo ja bym przyjął ten argument, gdyby okazało się, że na przykład w czasie pandemii, czy powiedzmy w zeszłym roku, kiedy po wojnie był, pamiętasz, jaka była sytuacja rynkowa, prawda? Wybuchła wojna na Ukrainie i pierwsze dwa miesiące po wojnie była totalna zapaść. Nikt nie wiedział, co się będzie działo, telefony milczały, maile milczały, a mimo to i tak deweloperzy nie dzwonili. Myśmy wtedy wykonali najwięcej tych mystery shopper, prawda? Bo jakby do nas było największe zastrzeżenie były właśnie wtedy, że spadła kaloryczność lidów, że ich jest w ogóle mało tych lidów, tak? I myśmy wtedy zaczęli badać jak najwięcej tych sytuacji, patrząc, co się dzieje po stronie dewelopera. I uwierz mi, że wtedy nic się nie poprawiło. Nie było tak, że widać było, że jest pewna nerwowość po stronie naszych partnerów, ale ta zmiana zachowań nie nastąpiła. A w naszym zdaniem to był najlepszy moment, żeby zrewidować swoją politykę sprzedażową i troszkę do tego podejść inaczej. Ale ja tak się zastanawiam, czy myśmy trochę nie przeskoczyli, tak wiesz, takiego za dużego skoku nie zrobiliśmy. To jest trochę powiązane z tym, bo generalnie wszystko sprowadza się do prawidłowej obsługi klienta, tak, żeby tego klienta o nim pamiętać przede wszystkim, podjąć go i w czasie i zaproponować ofertę, a przede wszystkim sprowadzić do biura sprzedaży. Dobrze, skoro jesteśmy przy telefonach, to dlaczego wygodany telefon do klienta jest bardziej skuteczny niż wysłanie maila? To argumentów jest kilka, ale jeden najważniejszy. To nasi partnerzy o tym często zapominają. Maile, które Państwo wysyłacie do swoich potencjalnych klientów, w prawie połowie trafiają do folderu spam albo do folderu inne. Przeciętny użytkownik nie ma takiego... nie pamięta o tym, żeby te foldery często odwiedzać. Tak. W związku z tym, jeśli coś mu tam wpadnie, to jest ryzyko graniczące z pewnością, że on tego po prostu nie dostanie. Mhm. Przy współczynniku prawie 50% dostarczalności tych maili w te dwa miejsca, czyli do folderu spam i do katalogu inne, to oznacza, że połowa zapytań, które Państwo od nas kupujecie, jest po prostu przepalana w piecu, bo one nigdy nie dotrą do potencjalnego odbiorcy. Więc jakby już chociażby z tego względu, opieranie się tylko na mailach jest...
powoduje, że w dużym uproszczeniu lead kosztuje dwa razy drożej. No bo jeśli połowa ich idzie do pieca, to a jeśli wśród tych klientów, których nie obsłużymy, byliby potencjalnie ci, którzy mogliby kupić, no to jakby straty są... A przede wszystkim też wizerunkowo, no, pisząc maila nie możesz rozpoznać nastroju, nie możesz zagrać trochę na emocjach, nie możesz zapytać o zdrowie i tak dalej. Znaczy możesz, ale to jest takie jednostronne, prawda? Wiesz co, to jest druga sprawa, o której mówisz. Jeśli sprzedawca nastawia się na pisanie maila, a w większości przypadków tak jest, to ma naturalną tendencję, żeby w tym mailu zawierać wszystko, co mu się... I potem robi się elaborat. Uwierzcie Państwo, myśmy te maile przeglądali, patrzyli. To jest... Ja nie potrafię tego inaczej nazwać, jak chciejstwo. Znaczy, sprzedawca chciałby, żeby użytkownik poświęcił czas, często kilkadziesiąt minut na to, żeby przeczytać tego maila, no właśnie, zrozumieć, wybrać z niego najciekawsze informacje, a w zasadzie tak na tą sprawę te maile to jest skopiowana strona www. Ja nie widzę w tym najmniejszego sensu, żeby kopiować stronę www. Skoro tam jest tyle treści. Dokładnie, prawda? To nie ma najmniejszego sensu. Ale pamiętam jeszcze, jak analizowałem z tobą te niektóre badania, że te maile po prostu były kopiuj, wklej do innych klientów i bardzo było dużo pomyłek, zamiast pan to pani i tak dalej, więc... Wiesz, jakby trudno odmówić takiej racjonalności po stronie sprzedawcy, żeby on sobie przygotował jakiś szablon i na tym szablonie pracował. Ja to rozumiem, ale są pewne sytuacje, w których zmiana kilku zdań powoduje, że ten mail jest dopasowany do chociażby chciałbyś klienta, chociażby w pierwszym zdaniu nawiązanie do jakiejś tam oferty, do poszczególnej oferty, do tej dedykowanej oferty. To do tego jeszcze dojdziemy w ogóle, bo to jest jakby, to jest jeszcze poważniejszy problem, ale zgadzam się, to co powiedziałeś, maile są z reguły szablonowe, tam widać, że to było przeklejane i przeciętny użytkownik widzi, że to nie jest mail dla niego, tylko on jest jakoś tak ze sztancy zastosowany. Oprócz tego, no nie każdy jest grafikiem, nie każdy ma wyczucie graficzne i uwierz mi, niektóre maile miały tak dużo wyboldowań, no kolorowań, właśnie, że właściwie nie wiadomo było, co tam jest informacją ważną, bo jak wszystko jest ważne, to znaczy, że nic nie jest ważne, tak? Tak. To jest ten problem. Ja zawsze, rozmawiając o tym z klientami, tłumaczyłem, że Państwo próbujecie sprzedać w mailu nieruchomość, której się w mailu nie sprzeda. Waszą rolą jest doprowadzenie do tego, żeby klient chciał do Was przyjść i żeby usiadł z Wami przy biurku i porozmawiał o tej ofercie. No bo w przeciwnym razie można by postawić automat w biurze dewelopera, który... Case parkomatu, o którym zawsze mówimy, tak? Który sprzedawałby mieszkania. Jakby mieszkanie się sprzedawało same, to parkomat by potrafił sprzedać, prawda? Tak. A nie potrzebny byłby człowiek. W dobrych czasach klienci oczywiście przychodzą z wydrukowanymi planami i mówią, że chcę ten, tak? Wiesz, my jeszcze, Radko, obserwujemy jedną rzecz. To nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale nasze jakieś takie luźne obserwacje pokazują, że jeszcze, nie wiem, dekadę temu kupno mieszkania było dużo większą przyjemnością. Znaczy, to były jakieś takie wielkie emocje. Dzisiaj to jest dużo więcej stresu. Te ceny galopują, to ktoś też szybko, wiesz, to gdzieś tam... jakby ludzie już nie podchodzą do tego z taką przyjemnością jak kiedyś. To jest generalnie męczący proces, tak? Dlatego nasze hasło, przeprowadzimy cię, prawda? To jest jakby stąd przez cały ten proces, który wiemy, że jest męczący. Tak. Przecież przy rebrandingu o tym sporo tych badań widzieliśmy. Dla większości naszych klientów to jest męczący, trudny proces. I jednym z elementów tego męczącego procesu i tej cegiełki, którą się dokłada, jest właśnie tego typu próba obsługi przez dewelopera. Ja rozmawiam i z handlowcami po stronie dewelopera, ale bardzo często też z szefami firm. Szefami działów handlowych, chociaż z szefami firm też mi się zdarza rozmawiać. I tam jest informacja, znaczy zawsze jest tak, że no przecież nasi handlowcy robią co mogą. Ja nie twierdzę, że nie robią co mogą, tylko pytanie, czy dobrze rozkładają akcenty. No właśnie. Bo naprawdę nie widzę żadnego problemu w tym, żeby próbować do klienta dzwonić. Klient się nie obrazi, bo był zainteresowany tym mieszkaniem. On wręcz czeka, moim zdaniem, na kontakt. Wiesz, znaczy pewnie są tacy, którzy czekają tylko na maile. Ja nie twierdzę, że każdy czeka, ale dobrego handlowca oczekiwałbym tego, że jak zadzwoni do klienta i już ten klient odbierze telefon, że znajdzie argument, jeden albo dwa, żeby ta rozmowa trwała troszkę dłużej i żeby nie kończyła się tylko tym, że to ja panu maila wyślę, prawda? Tylko żebyśmy próbowali coś przekuć. No jeśli klient chce zostawić kilkaset tysięcy złotych, to naprawdę od tego, co my mu powiemy, jak my o tym z nim porozmawiamy, zależy, co będzie dalej. Jest jeszcze druga taka bardzo ważna rzecz, której nie wiem, czy wszyscy rozumieją. W sytuacji, kiedy klient zostaje sam na sam z jakąś dużą dozą informacji i jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, on wszystkie te wątpliwości rozstrzygnie sobie na swoją, znaczy na niekorzyść dewelopera. Tak. I właśnie po to jest ten kontakt osobisty, żebyście Państwo mieli szansę z tym klientem porozmawiać. W ogóle ta cała mechanika nastawiona na ukrywanie cen, o których deweloperzy nie lubią,
chociaż widzimy to na twardych danych, że to jest najlepsza strategia po to, żeby, wiesz, żeby dostać dane klienta, żeby spróbować z nim zadzwonić. To o tym jeszcze, jeżeli będziemy mogli, to porozmawiamy później. Ale tak jakby, jeśli miałbym powiedzieć o tym procesie, najgorsze, co się może zdarzyć, to unikanie próby kontaktu telefonicznego, a unika tej próby kontaktu ponad 70% firm. Tak wychodzi z naszych danych. To bardzo dużo. Bardzo dużo. Ale może to jest jakiś po prostu pozostałość po dobrym rynku, tak? Wiesz co, to jest, pamiętasz, była taka reklama, kto jest sprawia, kto jest pragnienie. Tak. I mi się wydaje, że to gdzieś pokutuje, że na rynku, na którym ludzie biją się o mieszkania, to na tym rynku po prostu ta strefa komfortu sprzedawcy polega na tym, że jak nie ten klient, to inny. Wiesz, żaden sprzedawca tego głośno nie powie i to... Taką sytuację mieliśmy też niedawno w rynku automotive, gdzie tych samochodów brakowało poprzez przerwanie łańcucha dostaw podzespołów, półprzewodników i tak dalej. Opowiadałem ci kiedyś, jak szukałem samochodu, tak? Byłem w 10 salonach, odezwał się do mnie jeden. Dokładnie. Wszędzie zostawiłem wizytówkę. Wszyscy uznali, że pewnie nie będę kupił. Nie wiem, ale nikt nie zadzwonił. Z mieszkaniami jest bardzo podobnie i nasi użytkownicy też się skarżą, że te odpowiedzi nie napływają. A one napływają, tylko tak jak powiedziałem, połowa z nich w jakiś sposób trafia do spamu. To jest jeszcze taka rzecz, o której warto, żebyście Państwo jako sprzedawcy sobie zdawali z tego sprawę. To nie jest tak, że deweloper jest jedynym podmiotem, który bije się o uwagę potencjalnego klienta. Przeciętny użytkownik dostaje codziennie kilkadziesiąt, a pewnie niektórzy dostają jeszcze więcej, różnego typu zapytań, wiadomości. No właśnie. I jest też tak, że czasami w niektórych dzielnicach miast tych deweloperów może być kilku. Radek, ale ja nawet nie mówię, wiesz, bo ty już się widzę, skupiasz na procesie, kiedy szukałem mieszkania. Ja mówię o tym, że skrzynka odbiorcza przeciętnego człowieka. Wiesz, my nie szukamy tylko mieszkania, wysyłamy coś do sklepu, kupujemy coś, mamy tego. Znaczy ten stream, wiesz, tych wiadomości, aż się boję, pokazałbym moją skrzynkę pocztową, ale nie wiem, czy potrafimy do tylu liczyć, że ja mam nieodczytane wiadomości. I wiesz, ja mam taką strategię, że odpowiadam na sprawy ważne po prostu. Ja uznaję, że jak ktoś jest ważny, to do mnie wcześniej czy później wróci. Ale w przypadku dewelopera tak nie można myśleć. Tak? Nie, bo tutaj ważne, to są rzeczy, sprzedaż mieszkania jest celem każdego handlowca. I to, co chciałem powiedzieć, jeśli Państwo zrozumiecie, że bijecie się o uwagę klienta nie tylko z innymi deweloperami, ale bijecie się z każdym innym podmiotem, który coś do tego klienta wysyła, a tak jak powiedziałem, to mogą być różne rzeczy, wiesz, sklep z sukienkami, Allegro, whatever. No wymyślimy sobie tysiące, wiesz, przypadków, kiedy ta skrzynka jest bombardowana, to po pierwsze jest szansa, że ktoś czegoś nie zauważy, po drugie to może wpaść do katalogu spam. Tak. Mogą się jeszcze kupa rzeczy wydać po drodze. I tu znowu wracamy do tego telefonu. I jakby kiedyś powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że niewłaściwy sposób obsługi klienta to marnotrawstwo pieniędzy i czasu, pieniędzy swojego pracodawcy, pieniędzy organizacji. No tak to odbieram, bo pewnie zakładam, że organizacja jest nastawiona na to, żeby te mieszkania sprzedawać. Czyli deweloper po to istnieje, żeby mieszkania sprzedawać. Ja już nie mówię o tym, w jakim tempie, w jakiej cenie, bo to są sprawy, które nie do nas należą, ale zakładam, że jeśli prezentuje się ofertę na portalu, to nie po to, żeby nie sprzedawać, tylko po to, żeby zbudować sobie portfolio klientów i próbować do nich dotrzeć. To jest, wiesz, my robiąc te badania tajemniczego klienta, z drugiej strony badamy też tych klientów, naszych użytkowników portalu, patrzymy, jak oni robią sobie short listę tych inwestycji, które wybierają. To jest w ogóle bardzo ciekawy proces, jeśli zgodzisz się, to kilka słów możemy o tym bym powiedział. Państwa pewnie też to zainteresuje. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, bo to trochę zahaczamy o tę strategię ukrywania czy odkrywania cen. Przeciętny użytkownik działa według takiego bardzo prostego procesu. Mianowicie otwiera Excela, bo każdy w Excelu potrafi zrobić tabelkę i sobie coś tam, wiesz, pozamieszczać. I buduje sobie tak maksymalnie do 10, listę 10 inwestycji, które go interesują. Są oczywiście osoby, które rozbudowują te listy tak. Więcej, ale generalnie tak jak patrzyliśmy na tych badaniach jakościowych, to jest około 10 inwestycji. No i wpisuje sobie tą listę, wiesz, inwestycja A, jeśli cenę zna, to nic nie pyta, bo najważniejsza z jego punktu widzenia informacja jest już podana. Jeśli cenę nie zna, wysyła zapytanie. To między innymi jest powód, dlaczego warto tę cenę zakrywać. No właśnie. Bo ta strategia się, ona w większości przypadków się zawsze sprawdza lepiej niż odkrywanie ceny. Są tylko dwie takie sytuacje, w których można byłoby rozważać odkrywanie ceny. To jest sytuacja, w której mamy tak drogą inwestycję, że właściwie ukrywanie jest bez sensu, ale nawet wtedy my też mówimy, że przecież na portalu jest cena od, prawda? Więc jakby to nie jest tak, że
to nie jest tak, że zapytania o cenę są nic niewartymi zapytaniami. One są bardzo warte, bardzo duże. I nawet case Dom Development, czyli firmy, w której pracowałeś, z którą my cały czas współpracujemy, i sytuacja, w której oni do tej pory wszystkie ceny ukrywają, to właśnie dlatego, że wiedzą, że przy sensownie ustawionym procesie sprzedaży ich interesuje wiedza, że ktoś szuka, tak? No bo tak, ktoś szuka i zobacz, to jest prosty mechanizm. Jeżeli ktoś sobie ustawi, zaszufladkuje w głowie swojej z żoną rozmowy, z rodzicami, bo oni też czasem mają wpływ na to, jakie mieszkania kupujemy. Ustawiamy sobie, że chcemy kupić mieszkanie i wydać maksymalnie 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nieważne, gdzie ono się znajduje. I teraz widzimy... To jest myślenie bardziej inwestora niż... No dobrze, ale zobacz. I teraz tak, widzimy mieszkanie za 10-400 i mówimy, o, to już nie dla mnie, bo wychodzi poza moje założenia. Ale gdy pojedzie się na inwestycje, gdy porozmawia się z handlowcem, gdy zobaczy się prospekty, zobaczy się już wybudowany pierwszy etap, jakie są użyte materiały, co jest dookoła, jaka jest lokalizacja, jakie są korzyści związane z mieszkaniem w tym miejscu, to gwarantuje, że w 80% ci nabywcy są w stanie dołożyć te 400 zł, chociażby dlatego, żeby w przyszłości komfortowo mieszkać, chociażby dlatego, żeby nie jeździć, nie odwozić dzieci, stać w korkach. To zgadzam się. Ja nie wiem, jaka jest elastyczność cenowa przeciętnego kupującego, bo to pewnie wiesz, na pewnym etapie, wyżej, bo tak można byłoby skalować w nieskończoność. Tak. Gdzieś tam pewnie jest to, o czym mówisz. I zgadzam się, bo wiem, do czego zmierzasz, że tego się nie da opisać w mailu, to trzeba opowiedzieć no i właśnie, zaprosić. Tak, no to właśnie, to trzeba powiedzieć na miejscu, bo jeżeli ktoś przyjedzie, to już zna dojazd, czas dojazdu do tego miejsca. Tak, cała masa, wiesz, drewniane okna, dokładnie. Co się dzieje, to oczywiście. Natomiast jakby kończąc ten wątek strategii ukrywania czy odkrywania cen. Nasze obserwacje są takie, że w przypadku odkrytej ceny tych zapytań jest zdecydowanie mniej i bardzo często tą przewagę konkurencyjną zyskują ci deweloperzy, którzy mają pierwszy kontakt z klientem. Dostali zapytanie o cenę i dochodzi do transakcji, wiesz, nawet bez kontaktu z deweloperem, który tą cenę odkrył. To jest w ogóle, ja nie wiem, Radku, czy nie powinniśmy w ogóle kiedyś o tym zrobić osobnego webinaru, bo to jest bardzo ciekawe. Możemy sobie porozmawiać. To jest bardzo ciekawy case, bo deweloperzy podają bardzo, bardzo takie racjonalne argumenty pod tytułem: jeśli odkryjemy cenę, to nie będziemy mieli zapytań od ludzi, których nie stać na nasze mieszkanie. I my mówimy, tak, to jest bardzo słuszny argument, ale po pierwsze zapominacie Państwo o tym, że jest algorytm, który próbuje dobierać to pod Waszych klientów, to po pierwsze, a po drugie, tam zawsze jest cena od. Czyli nie ma nie ma się co bać, że klient, który liczy na te Twoje 10 tysięcy za metr, że zaliduje na inwestycję, która jest od 30 tysięcy za metr, bo on to widzi. No tak. Natomiast nie widzi dokładnej ceny mieszkania. Jak jest od, to nie wie, czy tu jest 10-300 czy 10-400. Tak, dlatego pyta. A my mamy sygnał, że szuka. I jak ten sygnał dobrze rozegramy, to mamy tą przewagę. Ja zawsze powtarzam, że jeśli na zapytanie o cenę odpowiadamy zwykłym mailem z ceną, to odkryjmy te ceny, nie ma sensu. Zapytanie o cenę nie jest mechanizmem, który ma... w wyniku którego mamy tylko cenę podać. Oczywiście ona się musi pojawić, ale zapytanie ten jest po to, żeby dostać informację, ten sygnał zakupowy, że jest klient, który szuka takiego mieszkania i żeby umieć się z nim skontaktować i z nim porozmawiać i zaprosić do biura. Po to służy mechanizm zapytania ceny. Tak. I cała ta procedura zbadania potrzeb, dokładnie tak. Więc z tego punktu widzenia, jeśli ktoś odpowiada tylko mailami i nie, to rzeczywiście, to niech sobie tę cenę odkrywa, po prostu będzie miał mniej kontaktów, jego sprawa. My zawsze polecamy, żeby jednak z nami o tym porozmawiać, wytłumaczymy, dlaczego tak jest. Chociaż pewnie są też tacy deweloperzy, którym tempo sprzedaży po prostu odpowiada takie, jakie mają. Ale to jest taka strategia. To wynika z strategii, w to nie wchodzimy, ale generalnie co do zasady, zresztą wiesz, samo to, co pokazujemy, że większość tych cen na portalu jednak jest ukryta, bo deweloperzy sami widzą, że ta strategia przynosi więcej leadów i jest z kim rozmawiać, tak? No dobrze, zakończmy może ten wątek tej ceny, tej ceny. Czas podejmowania zgłoszeń. Tam też się pojawiło. Bo to też badamy, prawda? Badamy, też w naszej tabelce jest. I badamy, ale tu muszę powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że my poprzez nasze narzędzie do odbierania leadów, czyli przez STCRM, który rozwija dla nas ten panel do odbioru leadów, my mamy tylko jedną informację. Czas, w którym deweloper się zalogował i odebrał dane klienta. I ten czas się skraca, on jest coraz krótszy, średnio już w tej chwili na poziomie paru godzin, więc bardzo ładnie. My nie wiemy za to, ile czasu mija od momentu, kiedy on te dane dostał, do momentu skontaktowania z klientem. Tego nie wiemy. Czyli mamy tą bezwładność między podjęciem tego leada u nas w systemie, a wykonania konkretnej akcji do klienta. Nie wiemy, co się dzieje. Wiemy, że skrócił się ten czas do momentu, kiedy deweloperzy zaglądają do naszego systemu i te leady
podbierają, ale nie potrafimy, nie mamy narzędzia, które pokazałoby, jak szybko reagują na potrzeby swoich klientów i jak szybko odpowiadają. W Mystery Shopper, który robimy, to już możemy zbadać, no bo te zapytania przychodzą do nas. No właśnie, wiemy. Jesteśmy fizycznymi nabywcami mieszkań. Tak, i tam już nie jest tak kolorowo. Znaczy zdarzają się deweloperzy, którzy odpowiadają po dwóch dniach. Nie pamiętam w tej chwili z głowy dokładnie, ale tam chyba średnia była powyżej jednego dnia. Co też nie jest jakimś dramatem. Nie jest. Ale jest już trochę gorzej niż, wiesz, samo to odbieranie leadów w systemu STCRM. Wniosek z tego jest taki, że ja to tak odbieram, tak to rozumiem, że handlowcy odbierają z systemu leady wcześniej, bo to może być zareportowane gdzieś wyżej i ta statystyka jest dla nich ważna. Natomiast z klientem kontaktują się wedle swojego własnego jakiegoś flow, czasu, nie wchodzę, ale raczej trochę później niż, raczej to nie jest tak, że zawsze odbierają leada i w tym samym momencie się kontaktują. Pewnie są też tacy, którzy tak robią. No tak, ale też trzeba spojrzeć na perspektywę sprzedawców. W wielu firmach deweloperskich sprzedawca sprzedaje mieszkania, monitoruje konkurencję. Chodzi na budowę. Chodzi na budowę, tak. Pokazywać mieszkania, jeździ na przekazywanie mieszkań, podpisuje akty, bo ma pełnomocnictwo ze spółki. Czasami stąd też się bierze. To jest bardzo ważny aspekt, o którym mówisz, bo to nie jest tak, że my możemy, że tak powiem, w czambu tylko tak, my nie wiemy, w handlowcu. My tak? nie wiemy, jakie obowiązki ma jeszcze sprzedawca. No, mówiąc wyniki tego badania, często słyszysz, że u nas handlowiec jeszcze robi to i to. Jasne, tak? i tutaj trzeba, w sytuacji, kiedy od handlowca wymaga się zbyt wielu obowiązków, czy obciąża się go zbyt wieloma obowiązkami, no siłą rzeczy on musi z czegoś rezygnować. No jak wszystko ma najwyższy priorytet, to nic nie ma. Więc ja mówię, ja chciałbym tak być odebrany. Ja tutaj nie próbuję Państwa jako handlowców źle oceniać, bo tak jak powiedziałeś, uwarunkowania mogą być różne, ale ja mówię bardziej o tym, jak modelowo powinno to wyglądać. Tak. Handlowiec powinien się zajmować handlowaniem. Dokładnie tak. I mieć czas na pewne rzeczy. W dużych, tak jak powiedziałeś, pracowałeś w dużej firmie, wiesz, jak to jest poukładane. Są ludzie od odbierania telefonu, są ludzie od umawiania spotkań z handlowcami, są handlowcy, którzy się głównie na tych spotkaniach skupiają. Tak. I to jest ich rola, prawda? Nie każdy deweloper pewnie może działać według takiego schematu, ale nawet wtedy trzeba pewnie też umieć sobie jakoś tą pracę zorganizować i wycisnąć z tego, co mamy, jakieś maksimum możliwości, którą możemy osiągnąć. Natomiast ta sytuacja, o której mówisz, ona też nie tłumaczy tego, że nie dzwonią, tak? bo jakby, wiesz, z mojego punktu widzenia wykonanie telefonu jest nawet chyba szybszym rozwiązaniem. Tak mi się wydaje, maila, że zajmuje mniej czasu niż napisanie maila. Trzeba też pamiętać, i to rzeczywiście handlowcy mają rację, że klienci nie zawsze odbierają w danym momencie. Tak. Ale my też powtarzamy, że to nie jest tak, że wystarczy raz zadzwonić. No, my sugerujemy, żeby tych prób do dzwonienia się było przynajmniej 3 i one nie muszą być jedna po drugiej. No bo tak, jeżeli ktoś prawda. Nie odbiera w tej sekundzie, to jest ryzyko, że coś się dzieje, on nie odbierze później. Tak jak pokazaliśmy kiedyś na jednym z webinarów, że ta krzywa do dzwonialności po godzinie 16 bardzo już wzrasta. Tam się już naprawdę można do ponad połowy klientów dodzwonić. Więc to taka wskazówka, żeby próbować te telefony wykonywać też nie. Zresztą stąd się chyba bierze te godziny pracy biur, które są już tak, wiesz, wydłużane, tak, prawda? Już tak, zaczynają trochę później, tak? Od godziny 10, 11 są otwierane biura po to, żeby ten sprzedawca mógł do godziny 18, 19 jeszcze popracować z klientami. Tak, zapytałeś mnie też o to, czy są jakieś firmy, tak jak powiedziałem, to te 4% firm, czyli to jest relatywnie niewiele w tej grupie, to jest kilka firm tak naprawdę. Ale mamy też takiego, ja nie będę mówił o nazwach, bo nie chcę ani kogoś obrazić, ani nadmiernie wychwalać, ale zdarzają się deweloperzy, którzy potrafią na przykład wysłać SMS-a, że będą dzwonili. Uprzedzając. Super sprawa, prawda? To jest, wiesz, to jest taki, powiedziałbym, najwyższy poziom, tak. Czego byśmy sobie życzyli. Bo po pierwsze, pamiętajcie Państwo też o jednej rzeczy, którą ciężko Wam pewnie sprawdzić, ale Wasze numery telefonu, jeśli dzwonicie często, na przykład mogą być przez system Android pokazywane na wyświetlaczu jako spam, tak? Tak, jako niebezpieczne. Jako niebezpieczne. I teraz taki użytkownik, jak widzi po swojej stronie niebezpieczny numer, no co on robi? No nie odbiera, tak? Bo tyle się mówi o tym, że odbierzesz, dostaniesz jakiegoś tam... Rachunek, coś, wiesz, albo jakieś tam złośliwe oprogramowanie do ciebie zadzwoni, no ludzie się tego boją. Zresztą pamiętasz, nawet u nas była taka sytuacja, że myśmy też to odkryli u nas jakby wewnętrznie, że niektóre z naszych numerów były tak traktowane. I jak zareagowaliśmy? No po prostu wymieniliśmy numery na nowe. No tak, bo jeżeli numer jest używany często i wykonywanych jest kilkaset połączeń dziennie z tego numeru, no to gdzieś te algorytmy antyspamowe, zabezpieczające już są na to po prostu uczulone. I ten SMS jest czymś, co tak pozwala, no po pierwsze jest bardzo, pokazuje taki, wiesz, dbałość o klienta, taki, wywołuje taki efekt, powiedziałbym, taki, no może wow, to za duże słowo, ale jest to bardzo, bardzo sympatyczne, bo nie każdy to robi, więc myślę, że każdy, kto zacznie to robić, będzie na dzień dobry już dużo bardziej wyróżniony. To, co chciałem powiedzieć jeszcze,
bo mówimy telefony. My zawsze twierdzimy, że mail do klienta powinien być wysłany jako podsumowanie rozmowy z klientem, a nie jako tak ekwiwalent jest. Rozmowy z klientem, tak prawda? Czyli wysyłam maila wtedy, kiedy porozmawialiśmy, bo na pewno w trakcie tej rozmowy coś ustaliłem. Rzeczy, które o coś będzie konkretne pytanie, o czymś będziemy rozmawiali i to podsumowanie ma sens. Upieramy się przed tym, że wysyłanie po prostu zwykłego maila, takiego wiesz, po zapytaniu... I załączając jeszcze 5 planów, tak. Prospekt informacyjny, 20, standard 20 wykończenia... Załącznik, tak, który to już totalnie... wpada do spamu, bo to już przez większość systemów jest traktowane jako spam. Ale jeszcze jest jedna sprawa, kolejna sprawa. Mamy kontakt z klientem, dzwonimy, dodzwoniliśmy się, mailujemy, podsumowaliśmy naszą rozmowę i co? Czy jak klient wraca, albo jak klient nie wraca, to jakie macie doświadczenia z badań, jakie macie wyniki? Robią ten follow-up? Odzwaniają po kilku dniach, po tygodniu, po dwóch tygodniach? Wiesz co, follow-upu nie robią, co do zasady prawie nikt nie robi, chociaż powiem Ci szczerze, że ostatnio jestem w procesie, i tu muszę pochwalić, badaliśmy segment condo, czyli te inwestycyjne. Aha, wakacyjne, tak? Tak, wakacyjne. Wysłaliśmy tych zapytań na chyba takich wybranych 8 inwestycji i powiem Ci, że mam takiego jednego pana, który dzwoni do mnie już chyba 6 raz. 6 rozmów odbyliśmy. Ja chyba już po prostu powiem, że badam. Wiesz, jaki wniosek z tego płynie? Tak, po prostu ten pan lubi zarabiać pieniądze. Ale powiem ci jedną rzecz. Ja już w trakcie 5 rozmowy zastanawiałem się, czy może rzeczywiście nie warto kupić tego lokalu u niego, ale wiesz, tam jest to jest inny rynek, dlatego, bo ci sprzedawcy wiedzą, że oni muszą edukować klienta, bo to nie jest kupno mieszkania zwykłego. Tam się dzieją, wiesz, tam to prawnie jest inaczej rozwiązane, tam wchodzą kwestie jakiegoś VAT-u, to nie jest zwykłe mieszkanie. I oni czują, że oni tego mailem nie zrobią. No tak, ale dobra, no pamiętałeś za pierwszym telefonem od niego, skąd on dzwoni? To właśnie jest, bardzo, o tym chciałbym jeszcze porozmawiać, bo to zahaczamy właśnie o tą jakość leada. Okej. Okay. I dobrze, że o tym mówisz. Państwo musicie uwierzyć nam i zrozumieć, że klient po pierwsze ma prawo nie pamiętać Państwa nazwy, ma prawo nie pamiętać nazwy inwestycji, na którą lidował, bo robi to, bo wysyła tych zapytań kilka. Albo kilkanaście. No, albo kilkanaście. I ciężko od niego wymagać, żeby pamiętał. I teraz do czego zmierzam? Mamy takie doświadczenia, w ramach których jeśli wysyłamy te badania tajemniczego klienta i dzwoni, i rozmowa wygląda w ten sposób. Dzwoni do mnie ktoś, przedstawia się jako firma deweloperska i mówi, pytał pan o mieszkanie, więc oddzwaniam. To w ogóle jest rzadkie, że zadzwonił, bo to już jest duży plus. To my to traktujemy jako, wiesz. Ale ja mówię, nie wysłałem, nic nie pamiętam. Aha, to dziękuję, do widzenia. No i potem idzie sygnał, że lead był słabej jakości. A wystarczyło mnie zapytać, ale przepraszam, szuka pan mieszkania, bo wie pan, może pan wysyłał tych leadów kilka. Masz prawo nie pamiętać. Ma pan prawo nie pamiętać, bo ja to może się przypomnę, o co chodzi. Mamy taką inwestycję, wiemy, że pan szuka mieszkania, może inna rozmowa, prawda? Tak. Bo ja szukam, tylko nie pamiętam, z kim rozmawiałem i odbieram tego kogoś, kto do mnie dzwoni jako potencjalnego, nie chcę użyć słowa spamera, ale kogoś, kto zabiera mi mój czas. I wystarczy się przypomnieć, wystarczy powiedzieć, dobrze, rozumiem, że pan nie pamięta, proszę mi dać 30 sekund, przypomnę się, w jakiej sprawie dzwonię, bo wysłał pan zapytanie i już tłumaczę dokładnie, o co chodziło. Mamy takie mieszkania, w takim mieście, w takiej cenie, czy możemy dalej rozmawiać, tak? Nie ma, w większości przypadków gwarantuję, nie będzie, ta rozmowa się nie zakończy. Po prostu klient sobie przypomni dokładnie, co zrobił. Bo naprawdę nie każdy ma taki brand, jak wiesz, Dom Development, czy powiedzmy sobie inne firmy. Chociaż nawet tutaj bardzo często mówi się w kontekście konkretnych inwestycji, których już ludzie w ogóle nie pamiętają. No, inwestycje tak, są, bo one są nazywane, wiesz... One są nazywane marketingowo i one żyją przez 2-3 lata. Wyjątkami jest dosłownie kilka nazw osiedli w kraju. Taka ciekawostka w ogóle odnośnie inwestycji. Pamiętasz, jak badaliśmy przy okazji rebrandingu, nasi potencjalni klienci, czyli użytkownicy, którzy chcą kupić mieszkanie, oni w ogóle nie rozumieją, dlaczego coś się nazywa inwestycją. Że na osiedlu chcą kupić mieszkanie. No, tak. Taka ciekawostka, że my tutaj mówimy już o inwestycjach, a oni chcą kupić mieszkanie na osiedlu. Z kolei we Wrocławiu nie można używać osiedle mieszkaniowe. No, przynajmniej kiedyś tak było, bo to się kojarzy ze starymi blokami spółdzielczymi. Ja po prostu mówię, co wychodziło z badań. I teraz zobacz, jeżeli my robimy te testy, robimy tych tajemniczych klientów i jeśli już się zdarzy klient, deweloper, który zadzwoni do nas, a naprawdę to są poniżej 20%,
to te rozmowy dzielą się na dwie grupy. Albo są rzeczywiście fajnie prowadzone, ich jest mniejszość, albo są prowadzone w ten sposób, że ktoś dzwoni, no bo czuć w tym, że to było przykaz, żeby dzwonić. My też mamy tendencję, że odbieramy, no bo wiesz, jako badacze odbieramy, ale czasami robimy też tak, że jak widzimy, że dzwoni deweloper, bo widzimy z jakiego... To zniechęcacie. Nie odbieramy, odrzucamy, patrzymy, czy zadzwoni drugi raz. Rzadko. Naprawdę, jeżeli się raz to połączenie odrzuci, to potem ten klient już... My sobie to tłumaczymy w ten sposób, że to jest jakaś strefa komfortu, poza którą nie, sprzedawca nie chce wyjść. Tak, że przeszkadza. Że przeszkadza, on się poczuł źle. Narzuca jakby, się. No tak, trochę tak wiesz, no, on nie sprzedaje... Naciąga od, może. Tak, on nie sprzedaje odkurzacza, więc on nie będzie się prosił. Nie? Takie duże uproszczenie. I namawiamy Państwa do tego, żeby troszkę się wczuć w rolę tego użytkownika i zrozumieć, że po jego stronie mogą się w danej sytuacji, w danym momencie dziać tysiąc rzeczy, na których, których sobie nawet nie wyobrażamy. No, jazda metrem i po prostu w metrze nie będzie rozmawiał. Tam naprawdę się mogą różne rzeczy dziać. Ale cały czas ma potrzebę dowiedzenia się o tym mieszkaniu lub kupienia. Jeżeli zrezygnuje w ciągu kilku dni z tego kupna, to po prostu szczerze handlowcowi powie, już nie jestem zainteresowany. No z tym szczerze, to wiesz, ludzie też mają, wiesz jak jest. To nie jest tak, że każdy szczerze mówi, bo jakby na przykład nasze doświadczenia są takie, że ludzie, jak ich na to nie stać, to nie mówią, że ich nie stać, tylko mówią, że wiesz, no to nie każdy... To jest taki mechanizm obronny. Tak, wiesz jak jest. No, w badaniach to wszyscy jesteśmy pięknie ubrani, chodzimy do opery, a w praktyce jest zupełnie inaczej. Tak? Natomiast to nie zwalnia nas jako sprzedawców z obowiązku, żeby tego klienta próbować jednak na tym telefonie złapać, bo to po prostu działa. Jeśli, ja tak namawiam, jeśli nie telefon, to spróbujcie Państwo, przetestujcie swoją komunikację SMS-ową i zobaczcie, jak to działa. To naprawdę będziecie zdziwieni, jak wiele osób na te SMS-y odpowiada. Dobrze. Jurku, powiedzieliśmy sobie tutaj o takiej wielowątkowej trochę obsłudze klienta. Telefony, maile, dlaczego, po co, bardziej skuteczne, mniej skuteczne. Wróćmy do samego badania tajemniczego klienta, które może usprawnić proces sprzedaży. Powiedz jeszcze tak, jak to badanie przebiega? Dobrze, to jest rzeczywiście warto Bo te badania przeprowadzamy i we własnym zakresie, chociażby po to, żeby zbadać proces sprzedaży, czy tam dział sprzedaży, ale też mamy dużo zleceń od deweloperów, którzy chcą, żeby takie badanie przeprowadzić u nich w firmach. Powiedz, jak ono wygląda fizycznie? Rzeczywiście ten temat zaczyna być interesujący i robimy tego, no może to nie jest jakaś skala wielka, ale robimy coraz więcej. Na tyle dużo, że zaczynamy myśleć poważnie na tym, żeby wiesz, poszerzać nasze kompetencje i zbudować jakieś, bo Państwo musicie to, my tego nie kryjemy. Nie jesteśmy badaczami z krwi i kości. Jesteśmy firmą badawczą. Tak, my próbujemy, ale mamy pewne przewagi nad firmą badawczą, bo my potrafimy porównać Państwa wyniki na tle branży, na tle konkurencji, bo przeciętna firma badawcza po prostu nie ma takich danych jak my i nie będzie potrafiła tego zrobić. Ale po kolei jak to wygląda? Jeśli umawiamy się z deweloperem na zbadanie jednej inwestycji, bo zlecenia dotyczą konkretnej inwestycji, nie całej firmy, bo my nie zajmujemy się procesem obsługi klienta po Państwa stronie w kontekście całej firmy, tylko konkretnej inwestycji. Jesteśmy zawsze inwestycjocentryczni. Jeśli dostajemy takie zapytanie, takie zlecenie, to wysyłamy od 8 do 12 tych leadów, tak? Czyli tych sygnałów zakupowych z różnych adresów e-mail. Umawiamy się wtedy. Jeśli zleca nam to szef działu sprzedaży, to absolutnym warunkiem, takim wiesz, sine qua non, żeby to po prostu zadziałało, jest to, że o tym badaniu nie mogą wiedzieć pracownicy działu handlowego. No to z oczywistych względów jest to wymagane. Takie badanie trwa około... Same wysłanie leadów robimy w ciągu 2-3 dni, bo staramy się, żeby, żeby to nie było tak, że nagle jednego dnia zasypiemy, od razu wiadomo, że coś się dzieje. Staramy się wysłać. Dopasujemy tą strukturę, tą ilość tych zapytań do takiego cyklu, patrzymy, ile deweloper normalnie dostaje leadów, żeby to nie było podejrzane. Wysyłamy trochę tych leadów w weekend, wiesz, tak, żeby jak najbardziej odwzorować naturalny proces takiego zakupowego. Staramy się w tych zapytaniach dodawać jakieś swoje komentarze, na przykład interesuje nas jakiś balkon, wiesz, no, robimy coś, co wykracza trochę poza standard. Czasem wprost prosimy o telefon, żeby to było, wiesz, w samej treści zlecenia. No i czekamy, co się dzieje. Mamy swój wewnętrzny scoring, który zawsze klientowi udostępniamy. Mówimy, według jakiej skali go oceniamy, żeby on wiedział, gdzie będzie. Znaczy, z dwóch powodów to robimy. Po pierwsze, po to, żeby wiedział, jak ta ocena wygląda, a po drugie, po to, że jeśli zdecyduje się na powtórkę tego badania, nie wiem, za pół roku, to żeby można było porównać... Jabłka do jabłek. No dokładnie, żeby było wiadomo, jak, czy coś się poprawiło, czy jest lepiej, czy gorzej, bo przecież to może być w dwie strony pójść. No
Takie badanie kończy się na końcu, przygotowujemy raport, który pokazuje, robimy screeny z tych odpowiedzi, które dostaliśmy, oceniamy, czy był telefon, czy była próba. Jest tam dużo subiektywnej oceny, ale żeby ta subiektywna ocena była jak najmniejsza, my na wewnętrzne potrzeby mamy, wiesz, takie tabelki, gdzie oceniamy każdy z tych aspektów i mówimy, jeśli był telefon, to za samo to, że był telefon, wyobraź sobie, jak to jest ważne. Za samo to, że jest telefon, to my tam dajemy chyba, bo tam jest maksymalnie może to być 5 gwiazdek, to chyba jedną gwiazdkę dajemy od razu za to, że był telefon. Nieważne, czy był dobry, czy ale to jest tak rzadkie, że po prostu oceniamy to jako duży plus. I te kryteria, wiesz, gdzieś tam przyrównujemy na końcu w tym raporcie i na końcu raportu mamy takie podsumowanie, w którym mówimy, co naszym zdaniem warto byłoby poprawić. Jeśli jest super ekstra, to po prostu brawo, naprawdę, jesteś deweloperze, powiększasz grono naszych 4% do 5%, bo już niestety nie udaje nam się tak często złapać tych takich idealnych procesów. I to nie jest tak, że my staramy się Państwu udowodnić, że działacie źle. To nie jest nasza rola. My byśmy naprawdę bardzo się cieszyli, gdybyśmy każdemu mogli wysłać dyplom, czekoladki i w ogóle, wiesz. Ale my staramy się pokazać, że czasami naprawdę drobne rzeczy, wiesz, takie bardzo drobne, powodują, że ten taki, wiesz, tam czasem śrubkę wystarczy przekręcić o 2,5 obrotu albo pół obrotu i to zaczyna działać. Nie trzeba rewolucji robić, tak? I to, o to chodzi w tym badaniu. No, jakby to jest tak, że jako rynek pierwotny powołaliśmy akademię, tak? I zauważyliśmy ostatnio, że mocno trzeba wspierać sprzedaż, te działania sprzedażowe, procesy sprzedaży. I tak jak mówisz, nie sprzedajemy tylko sygnałów zakupowych, czy leadów, czy samych abonamentów i tak dalej, ale też uzbrajamy naszych klientów wiedzą marketingową, wiedzą sprzedażową, no i wiedzą też analityczną przez platformę Big Data, z której też korzystają deweloperzy. To trochę tak wygląda jak takie obopólne partnerstwo, można powiedzieć, bo jeżeli ty nie będziesz edukował i nie będziesz sprawdzał i rozmawiał, robił tych badań, no to też tych klientów może być mniej, prawda? No, wiesz, to jest tak jak mówisz, znaczy my staramy się być dla naszych partnerów czymś więcej niż tylko portalem, który zamieszcza ich oferty, tak? Znaczy to właśnie chciałem powiedzieć, bo to jest jakby, no, gdzieś szukamy naszego wyróżnika i staramy się, no, zawsze byliśmy traktowani przez naszych partnerów jako podmiot, który dostarcza wysokiej jakości leady. Staramy, wiesz, z tej ścieżki nie schodzić, nie zbaczać, ale oprócz tego mamy do przekazania, tak jak powiedziałeś, wiele więcej rzeczy. Mamy wiedzę, której nie ma. No, taką wiedzę, jak mamy w niektórych aspektach działania tego biznesu, ja powiedziałbym, że ona jest unikatowa, tak? To nie jest ogólnie dostępna wiedza dla każdego. I te twoje narzędzie Big Data, o którym mówisz, tak? O którym wspominasz, gdzie tam są ultra ciekawe informacje. Monitoring konkurencji, który w tej chwili zaczynamy na potęgę sprzedawać. Który troszkę Państwu wiąże się z procesem sprzedaży. Absolutnie. Polecam Państwu, żebyście Państwo z tego monitoringu korzystali, bo to jest bardzo tanie w tej chwili narzędzie. I w zasadzie wydaje mi się, że każdy deweloper powinien sobie przynajmniej jedną inwestycję ocenić, zobaczyć, jakie tempo sprzedaży jest u niego i tak dalej. No i samo badanie tajemniczego klienta, które też jest jako narzędziem dla każdego szefa sprzedaży, uważam podstawowym narzędziem, żeby sprawdzić, co się w ogóle u niego dzieje. Cykliczność tego badania jakby jest wskazana, ale na początek ja bym zachęcał, żeby ktoś wykonał przynajmniej raz, zobaczyć, gdzie jest, prawda? Zobaczyć dokładnie, żebyśmy złapali punkt startu i wiedzieli, gdzie jest. My w ogóle sugerujemy, że jeśli te badania miałyby być przeprowadzane, to nie częściej niż 2 razy w roku, bo nie ma sensu. To robienie tego badania co miesiąc jest moim zdaniem stratą kasy, potencjału, tam procesy się aż tak szybko nie zmieniają. Ale 2 razy w roku można byłoby sobie takie badanie przeprowadzić, żeby zobaczyć, czy tutaj coś tam nie umyka, coś tam nie ucieka. I jakby, wiesz, wtedy, bo tak jak powiedziałem, z tych badań nie wychodzi, to nie jest tak, że tam wychodzi czarny obraz, nie? Tam są, w wielu sytuacjach są rzeczy, które aż się prosi i my wiemy dokładnie. A właśnie, jeszcze jakby kończąc, oprócz tego raportu czasami nawet posuwamy się dalej i pomagamy klientom w budowaniu tych treści. Jeśli już muszą być maile wysyłane jako podstawowe, to nawet mieliśmy kilka zleceń, gdzie te treści pomagaliśmy przygotować. Tak? I to też klientowi się podobało i w tym pomagaliśmy, ale zawsze mówimy, że punktem wyjścia jest telefon. No, od iluś tam lat, od ponad 100 lat, kiedy Abraham Bell wymyślił telefon do chyba lepszego narzędzia, cały czas jeszcze nie ma. Tak? Więc to jakby to jest. My też tłumaczymy i opowiadamy klientom, dlaczego dla wielu naszych potencjalnych użytkowników, którzy chcą kupić mieszkanie,
dlaczego te follow-upy są takie ważne, dlaczego warto spróbować, bo tam są, wiesz, tam jest rozchwianie po stronie użytkownika. Przeciętny użytkownik ma całą masę obaw, czy tam po tej drugiej stronie nie powstanie tam zaraz coś, tak? Mimo że ma prospekt i tam w tym prospekcie no są. No to nie jest bułka. Tak. I dobry handlowiec, który ma szansę z takim klientem porozmawiać, on może całą masę rzeczy rozwiać. Oczywiście. Jak jest złym handlowcem, to może wprowadzić jeszcze więcej elementów niepokoju w ten proces. Ale zakładam, i z moich rozmów z tymi handlowcami wynika, że oni jak już mają klienta po swojej stronie, jak z nim się, wiesz, jak rozmawiają, to naprawdę są dobrzy, potrafią, wiesz. Takimi newralgicznymi momentami, które wymagają poprawy, to jest sytuacja, w której klient, do którego zadzwonią, nie wie, o co chodzi, to rozkłada przeciętnego handlowca na łopatki, bo on się czuje wtedy jak, to chyba to jest to, co powiedziałeś, on się czuje jak taki, wiesz, naganiacz, nie? Zadzwonił, ktoś myśli, że to nie on i to go wybija, tak, go z rytmu i kończy rozmowę. I kończy rozmowę. No i jeżeli będzie potrafił sobie z tym poradzić i potrafił znaleźć taki, wiesz, my nawet mamy taki prosty skrypcik, jak nawet się zastanawiam, Radek, czy nie nagrać czegoś, wiesz, takiego wideo, jak to prowadzić, scenkę, bo, no, taką scenkę rozwojową, bo jesteśmy absolutnie przekonani, że tutaj wystarczy, wiesz, wystarczy drobna zmiana i nagle się okazuje, że te lidy są zupełnie inaczej traktowane. Ale jak już powiedzmy po drugiej stronie jest klient, który pamięta i no to ci handlowcy jak dzwonią, to tam widać, że to są eksperci, wiesz, w tym sensie, że oni znają swój produkt, że potrafią i tu musimy Państwa pochwalić, to się dzieje, tu właściwie się nie ma do czego przyczepić. Natomiast no, najważniejsze jest to, żeby nie tracić tego potencjału, żeby dzwonić. Dlaczego, wiesz, taka dygresja, dlaczego myśmy na portalu wrzucili te wirtualne numery? Prawda? Jako, bo widzimy, że około 20% poszukujących mieszkania woli sama zadzwonić. Okay. I to jest super sprawa dla dewelopera, bo taki klient dzwoniący rozwiązuje problem. No, sam zadzwonił, no tak, już się trzeba, wiesz, no to jak sam zadzwonił, to wie, gdzie dzwoni. Wiesz, no tutaj jest... To jest przygotowane. Tak, ale cały czas mamy te 80% ludzi, którzy z jakiegoś powodu pytają mailowo. Niektórzy się spodziewają tylko mailowej odpowiedzi, ale jak się zadzwoni i się z nimi porozmawia, znajdzie sposób. Nikt, wiesz, nikt nie powie, że proszę nie dzwonić, bo ja sobie... To zdarzają się tacy użytkownicy, ale generalnie to jest normalne życie handlowca, żeby z takimi sytuacjami sobie mieć radzić. No i tak jak w życiu, no, czasem się trafi na użytkownika, który ma zły humor. Tak jest. Trzeba to umieć... Jurku, pora postawić kropkę w naszej rozmowie. Przygotujemy wiele pewnie pytań i wiele odpowiedzi i dyskusji na następny odcinek, bo czuję, że jest między nami flow. Czat się będzie tutaj... Tak, i możemy na ten temat długo rozmawiać. Serdecznie Ci dziękuję, serdecznie Państwu dziękuję za udział w webinarze. Zapraszam do skorzystania z badania tajemniczego klienta. Dla słuchaczy, którzy będą obecni, którzy są obecni na naszym nagraniu, przygotujemy specjalną ofertę na pierwsze badanie. Tymczasem serdecznie Państwa zapraszam do śledzenia Akademii Dewelopera, do śledzenia wydarzeń. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Rynek Pierwotny. Zapraszam do zobaczenia danych na bigdatarynekpierwotny.pl. Jeżeli Państwo są naszymi klientami, to bigdatarynekpierwotny.pl macie Państwo w cenie. Cóż, bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, Jurku, za... Adres do strony, gdzie opisujemy badanie tajemniczego klienta, pewnie gdzieś tutaj się wyświetla na ekranie. Tak, zaraz zamieścimy na pewno planszę. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszam... Do następnego razu. Do następnego razu. Dziękuję. Pozdrawiam.